Nam w tym wieku wypada wszystko. Włosy, macica, zęby i wszystko inne. Dlaczego w ogóle postanowiliście zaistnieć w sieci? Żeby pokazać, że w Polsce są kolorowe kobiety. O elegancji mężczyzny. Janek, co ci przyszło do głowy? Trzeba być aktywnym, trzeba coś robić, trzeba sobie znaleźć jakiś cel. Odważ się być sobą i po prostu odważ się pokazywać, jaka jesteś, co lubisz, jakie masz swoje pasje. Każdy ma coś ciekawego do przekazania. Nie zatrzymujesz się, bo się starzejesz, tylko starzejesz się, bo się zatrzymujesz. U nas na kanapie wylądowali już Janek Adamski. Dzień dobry, Janku. I Magda Jakubiec-Cichańska. Dzień dobry. Obydwoje są silver influencerami, czyli osobami, które coś pokazują w sieci. Tak, o czymś mówią, coś pokazują. A inspiracją do tej rozmowy jest film, do którego was serdecznie zapraszam. To jest film pod tytułem Grand Influencerzy na zaprzyjaźnionym z nami portalu kulturalnym Arte TV. To jest europejski portal kulturalny, na którym stworzono reportaż o grand influencerach z innych krajów jak my. Myśmy przed chwilą o tym filmie wymienili sobie refleksję, ale nie będziemy nic mówić. Obejrzyjcie film Grand Influencerzy na Arte TV, a my wracamy do nas i rozmawiamy. Pytanie do was obydwojga i o odpowiedź pierwszą będę prosić Magdę. Uwaga, Magda jest naszą społecznościówką. To nie jest tak, że ona tam wzięta z kapelusza. Janek też grzecznie polubia wszystko. Pierwsze pytanie. Dlaczego w ogóle postanowiliście zaistnieć w sieci? Ty, Magdo, masz prawie 7 tysięcy obserwujących na Instagramie, 2 tysiące na Facebooku. Szwendasz się po mediach, słuchaj. Więc w ogóle dlaczego? Co to za pomysł? No, pomysł sprzed kilku lat. To znaczy pomysł, właściwie to nie był na prowadzenie jakiejś bardzo aktywnej działalności instagramowej, tylko, no mówiąc kolokwialnie, zaparłam się, żeby pokazać, że w Polsce są kolorowe kobiety. No, dojrzałe. Też, ale niestety w mniejszej ilości. Natomiast dojrzałe, kolorowe kobiety. Czyli chciałaś nas, tak jak ja wyciągnęłam nas jako babcie z szafy i kobiety, ty też nas chciałaś wyciągnąć z szafy i powiedzieć, halo, jesteśmy. Dokładnie tak. Tak to się barwne. Zdarza. Jak widać, słuchaj, ty jesteś barwna od czubka głowy po stopy, bo włosy, masz niebieską grzywkę, słuchaj, różowe skarpetki, czerwone buty, czyli dajesz nam legitymację do bycia barwną. Dokładnie tak. Dokładnie tak i taki był cel. Wspaniale. Ja wędrowałam ulicami. Że o oprawkach okularów nie wspomnę. No, już jak wszystko, to wszystko trzeba być konsekwentnym. Natomiast to jest też jakby wychodzi ze mnie, ze środka. To nie jest tak, że ja jestem tutaj taka, a powiedzmy wracam do domu i natychmiast jakoś się zmieniam. Zakładasz, słuchaj, przydeptane kapcie. Tak, zmieniam perukę i okulary i jestem czarna. Ale wiesz, to jak ja czytałam krótką notkę, którą przysłałaś mi przed programem, no to trudno się dziwić, bo jesteś historyczką sztuki z wykształcenia. No tak. Hobbystycznie malujesz. Jesteś organizatorką wielu imprez i eventów, gdzie też potrzebna jest kreatywność i barwność. Tak. Czyli ty chciałaś nam dać legitymację do bycia kolorową. Legitymację do bycia kolorową i do odważania się w realizacji różnych marzeń, kompletnie nie patrząc na wiek i niezależnie od wieku. Wiemy, natomiast Janku, no dalej siedzisz jak paprotka, ale już do ciebie przychodzę. Janku, co to za pomysł, żeby starszy pan w dzisiejszych czasach jeansowo, kapturowo, bluzowo, nie wiadomo jakich, zdobył 60 tysięcy obserwujących na Instagramie, chyba ze 20 tysięcy, już ponad 20 tysięcy na Facebooku, żeby prowadził blog o elegancji mężczyzny. Janek, co ci przyszło do głowy? No ja interesowałem się klasycznym ubiorem męskim od zawsze, kiedy pamiętam. Tylko, że miałem pracę zawodową bardzo intensywną, więc nie było nigdy czasu, żeby się tym zająć tak bardziej wnikliwie. No ale kiedy ta praca stała się mniej absorbująca, to postanowiłem spróbować i pisać o tym, co jest moją pasją, czyli klasycznej męskiej elegancji.
bez żadnego takiego planu, że chcę coś Zjadasz mi następne pytanie. Czyli jakby uzewnętrzniłeś to, co cię interesowało od zawsze. Tak, zdecydowanie tak, bo ja muszę dodać, że w moim blogu temat klasycznej męskiej elegancji jest głównym tematem, ale ja też tam daję takie rzeczy, które mnie pasjonują inne. Na przykład fotografuję ptaki i zamieszczam tam zdjęcia ptaków. To ty jesteś taki, słuchaj, przepiękny ptak, bo ja nie powiedziałam, że Magdę można znaleźć na Instagramie i na Facebooku pod hasłem, pod nazwą Perły w Wielkim Mieście, bez polskich znaków na obydwu mediach społecznościowych, a tego oto przystojniaka znajdziecie po prostu pod hasłem Jan Adamski. Czy to będzie strona internetowa, Instagram czy Facebook, to jak wpiszecie Jan Adamski, Janek wyskoczy nam prawie z lodówki wszędzie. Mam do ciebie pytanie, Janku, takie poza scenariuszem. Czy jak byłeś młodym chłopakiem, teraz też jesteś młody duchem z pewnością, powiedz mi, jak były te nasze czasy, takie PRL-owskie, siermiężne czasy naszej młodości, bo myślę, że to można tak powiedzieć, czy ty również szukałeś takich sposobów na elegancję, tak jak myśmy miały Hofland, miałyśmy tam takie różne miejsca, szyłyśmy sobie z obrusów bananowe spódnice. Czy ty też szukałeś tej eleganckiej, czy jako młody bikiniarz nie byłeś aż tak wytworny? No, szukałem zdecydowanie. Przy czym ja muszę dodać, że ja mieszkałem, dzieciństwo spędziłem w Sanoku, to jest nieduże miasto na Podkarpaciu, gdzie było jeszcze trudniej, jeśli chodzi o te sprawy odzieżowe. Właściwie w sklepach to nic nie było. No to co było, to było jakieś tragicznie złej jakości. Ogólnowojskowe cztery fasony. Tak. I w brzydkiej kolorystyce. Ale w tym rejonie, gdzie ja mieszkałem, to wiele osób miało krewnych za granicą, głównie w Stanach Zjednoczonych albo w Kanadzie. I ci krewni przysyłali paczki z używaną odzieżą. A miałeś farta. Które ci ludzie, którzy otrzymywali te paczki, wystawiali na bazarze. I to ja się po tym bazarze lubiłem kręcić, z mamą oczywiście chodziłem i tam wyszukiwaliśmy takie ciekawe rzeczy, kolorowe. I potem mama mi to oczywiście przerabiała, no bo to jak były spodnie, to one miały chyba ze 200 centymetrów w pasie. Trochę więksi od nas są Amerykanie. No właśnie. Ale to się dało przerobić. Znaczy przerobić, spróć zupełnie i uszyć od nowa. No. Ale chodziło o tkaniny, których u nas też brakowało. Chodziło o tkaniny i przede wszystkim wzory i kolory. No ja przypominam sobie, że miałem na przykład takie spodnie żółte w niebieską kratę. To byłeś niezły bikiniarz, słuchaj. I to one jeszcze były, dzwony wtedy były modne, czyli takie obcisłe tutaj w biodrach, a potem od kolan rozszerzane i bardzo szerokie udo. Tak. Czyli ty jakby węszyłeś za tymi trendami mody i byciem kolorowym już jako młody chłopak. To właśnie dlatego ci przerwałam, bo mam do was teraz pytanie. To teraz zacznę może, wrócimy może do Magdy. No właśnie, czy wyście mieli jakiś, Magda, czy ty miałaś jakiś plan na zaistnienie? Czy to się tak rozwijało, a ty płyniesz z wiatrem? Jak to wygląda? Nie miałam planu. Planem było pokazanie kolorowych kobiet i tak jak wspominałam, po prostu łapałam je na ulicy. Robiłam zdjęcia, umieszczałam na swoim profilu. Czyli od street fotografii zaczęłaś trochę. Od street fotografii zaczęłam zdecydowanie tak, od tego się zaczęło. Natomiast, no i rzeczywiście to tak sobie po prostu płynęło bez jakiegoś większego planu. Może plan zrodził się w sumie dopiero po kilku latach, dlatego że okazało się, że ten temat budzi spore zainteresowanie, ale też sporo komentarzy i kontrowersji, czy rzeczywiście i czy u nas, że powiedzmy paniom do zagranicy to jest łatwiej, bo pieniądze, bo możliwe, znamy tą historię, a nam jest gorzej. W związku z tym ja się zaparłam, że będę udowadniała, że wcale nie jest gorzej, że to jest wszystko kwestia tego, jak podchodzimy do tematu i jak podchodzimy do siebie. Że to jest wyłącznie jakby ta kwestia. Stąd pojawił się podtytuł przy Perłach w Wielkim Mieście Odważ się być sobą i po prostu odważ się pokazywać, jaka jesteś, co lubisz, jakie masz swoje pasje. Nie chowaj się za ubraniem, za strojem, za wiekiem, za niedołężnością. Czegoś robić, że to już nie ten moment, to jest właśnie ten moment.
I troszkę te streetowe fotografie i pokazywanie kolorowych kobiet u mnie jakby płynnie przeszło w kierunku takiego motywowania i pokazywania, że kobiety dojrzałe naprawdę są fantastyczne, mają pasję. Zwłaszcza, że ja sama zaczęłam malować i robić biżuterię już mocno po 50 będąc. Nawet popełniłam jakąś jedną, czy drugą, czy trzecią wystawę i odważyłam się. W związku z tym ten wizerunek i kolor, który ja najpierw uchwyciłam na ulicy, zawsze niesie za sobą coś więcej. Oj, o to mi chodzi. Mam dla ciebie, Magda, niedobrą wiadomość. Wow. Już się niedobra boję. Wiadomość polega na tym, że mam na ciebie apetyt na stałą naszą współpracę z Silver TV, bo street fotografia jest czymś, co ja bardzo lubię, ale też street wywiady, tak? Krótkie. Tak. Niekoniecznie musi być tylko fotografia. Tak. Pozwolisz, że się w tej sprawie z tobą po programie skomunikuję. Bardzo miło, super. Ja uwielbiam łapanie na ulicy właśnie, tak, takie zatrzymane, tak, w kadrze, jakiejś oryginalności, charyzmy, osobowości, tak, tak, jakiejś odwagi. Ja zawsze mówię, że słuchajcie, nam w tym wieku wypada wszystko. Włosy, macica, zęby i wszystko inne. W związku z tym, dziewczyny, nam wypada wszystko, a teraz Janek taktownie siedzi i pytanie do ciebie. Czy, Janku, miałeś na to jakiś plan, czy płyniesz wiatrem? Nie miałem planu. Ja po prostu chciałem się dzielić tym, co lubię, co mnie interesuje. I nie zastanawiałem się, kto będzie odbiorcą tego. Okazało się, że głównie odbiorcami są ludzie młodzi. Zaskoczyło cię to, jak duży aplauz, czy jak duże zainteresowanie wzbudziło propagowanie i pokazywanie zasad eleganckiego wyglądu u mężczyzny na dojrzałym mężczyźnie? Czyli zostałeś zaskoczony, czy powiedziałeś sobie, a wiedziałem, że tak będzie? Nie mogę powiedzieć, że wiedziałem. To było zaskakujące rzeczywiście, bo blogi o modzie męskiej, o elegancji, czy o innych stylach, to istniało już wcześniej, oczywiście. Ale nie odkryłeś Ameryki, szczerze mówiąc. Nie odkryłem Ameryki, zdecydowanie. Zresztą ja byłem, zanim sam się za to wziąłem, to byłem namiętnym czytelnikiem wszelkich takich blogów, które się pojawiały. Ale to była regułą, że ludzie, którzy prezentują się i tematy w tych blogach, to są ludzie młodzi. Czasami poniżej 20 lat, czasami troszkę starsi. No ale nigdy 60-latek, no. No. A ktoś widział, żeby 60-letnia babcia dla nas telewizję zrobiła? No słuchajcie, tak już, ja tak powiem, trochę się podepnę pod tą rozmowę z wami, bo czuję się też ewidentną uczestniczką tego grand influencerstwa, bo akurat to babciowanie spowodowało, że mamy prawie 400 tysięcy na Facebooku już naszego towarzystwa wzajemnej adoracji. I trochę odpowiadając sama na pytanie, które wam zadałam, ja też się nie spodziewałam. Mi mądra babcia wybuchła w rękach i zdecydowanie musiałam patrzeć. Ja do tej pory tak robię, że patrzę, skąd wieje. Czyli co budzi zainteresowanie, co lubicie, jaka jest potrzeba i wystawiam tam żagle. Czyli nikt z nas tego nie planował. Nie. No, dzisiaj robią o nas filmy, udzielamy wywiadów, robią o nas programy. Nasi partnerzy chcą, żebyśmy mówili dobrze o ich produktach czy usługach, bo wzbudzamy zaufanie. Ale ja powiem tak. Zarówno Magdo, ty, jak i ty, Janku, mam wrażenie takie, że jednym z elementów, który może pozwolić dojść tam, gdzie myśmy doszli, tak powiem myśmy, no bo też tu jestem, jest po prostu odważenie się. Tak jest. Tak? Zdecydowanie tak. I po to was też zaprosiłam i podnoszę ten temat, bo ja uważam, że każdy ma coś ciekawego do przekazania. Czy to będzie fotografowanie ptaków, czy to będzie męska moda, czy to będzie street fotografia i własne ekshibicjonistyczne pokazywanie kolorowości, czy to będzie lifestyle'owy temat, gdzie zapraszam ludzi i coś robię. Słuchajcie, jeżeli nawet znacie się tylko na układzie nerwowym pszczoły, to na pewno ktoś się znajdzie, kto będzie wokół tego chciał być. Każda z nas może zacząć. Nieważne, czy my mamy lat 50, bo ja się ostatnio nawet oburzyłam, bo udzielam w kółko wywiadów pod tytułem, a co to się stało, że my jesteśmy w sieci? No my jesteśmy normalni. Otóż to właśnie. Żyjemy.
tak. 40 lat temu mieliśmy Polat 30-40 i już były komputery, więc nie róbcie z nas jednorożców jakiś w ogóle, że a Jezu, dziadek w sieci. No, no tak, bo dziadek jest normalnie nowoczesny, czy babcia, człowiek. Ale teraz mam do nas wszystkich pytanie. Takie pytanie, wiecie, takie pytanie już głębsze. Czy robicie to wszystko sami? Czy macie pomocników, zespół, menedżerów albo inne zasoby? Janku, jak to jest? Tak prawdę mów. Nie rżnij bohatera. Nie zamierzam. Ja nie mógłbym się obyć bez kogoś, kto fotografuje. No tak. I to jest podstawowa sprawa. No zawsze ktoś taki musi być. Ja mam... Czyli ty nie jesteś kategoria selfie, tylko widać u ciebie na mediach, że ty jesteś kategoria fotografia dobra. Tak, tak. I ja mam tu o tyle szczęśliwą sytuację, że moja żona fotografuje. O! W związku z czym żona robi mi zdjęcia, które ja później masz wykorzystuję. Łatwy dostęp do fotografa. Przeważnie... Musisz się zapisywać na sesję, słuchaj. Przeważnie łatwy jest, tak. Tak. I to zresztą bardzo ułatwia sytuację, bo na przykład kiedy sobie w pewnym momencie wymarzyłem, że no, muszę mieć zdjęcia w padającym śniegu. No u nas ten śnieg pada rzadko, ale czasem pada. No i jak tylko tam była sytuacja, że się chmurzy coś, nie, to ja szybko już się przebierałem. Stroiłeś się. Żona od garnków. Budziłeś żonę i mówiłeś, hej, hej, chodź, idziemy żona na sesję. Żona na chwilę porzucała garnki. No i jak zaczęło padać, my wychodzimy, robimy zdjęcia, po 10 minutach jesteśmy z powrotem i tak. Zdjęcia są. Tak, to prawda. Pozazdrościć. Jakie mogą być według was blokady przed zaczęciem? Janek, co ty byś powiedział? Gdzie mamy te klamki, które trudno nacisnąć? Mnie się wydaje, że głównym problemem to jest lenistwo. W naszym wieku to już się nie bardzo chce cokolwiek robić. To już człowiek tak trochę gnuśnieje. No i do tego nie wolno dopuścić, absolutnie. Bo to wtedy już postępuje w postępie geometrycznym. Trzeba być aktywnym, trzeba coś robić, trzeba sobie znaleźć jakiś cel. I tym celem może być na przykład obecność w mediach społecznościowych, ale niekoniecznie, no przecież jest wiele różnych sposobów oczywiście, aktywności. Oczywiście, można działać charytatywnie, można być w uniwersytecie. A można znaczki albo monety kolekcjonować. Tak, i zainteresować tym na przykład swoje wnuczęta. Jest takie świetne powiedzenie, że nie zatrzymujesz się, bo się starzejesz, tylko starzejesz się, bo się zatrzymujesz. Tak, czyli keep going. Tak, nie zatrzymujmy się i nie bądźmy leniwi, bo jest też drugie powiedzenie, którym nawiążę do twojej, Magdo, wypowiedzi, czyli, że jak ktoś chce, to znajdzie sposób, a jak ktoś nie chce, to znajdzie powód. Tak jest. I powodów, ja czytuję w komentarzach, powodów od razu wymyślenia, że nie, jest dziesiątki. My jesteśmy absolutnie... tak twórczym narodem w szukaniu wymówek, jak mało który naród. Mhm. To nie dla mnie, ja się nie nauczę, a co sąsiedzi powiedzą? Wiesz, to są też takie schematy, że w pewnym wieku, że nie wypada. Myśmy byli wychowani troszkę w innych warunkach i nam raczej... Takiego sieć w kącie, prawda? Sieć w kącie, właśnie. A poza tym bardzo wiele osób w naszym wieku myśli sobie, no cóż ja mogę światu pokazać? Boże. Ja tylko gotuję, albo ja tylko robię na drutach swetry. Cudownie. No właśnie o to chodzi. Właśnie cudownie. O to chodzi, pokaż. Fotografuję ptaki, tak? Znaczki. Robię street fotografii, mam znaczki. Dokładnie. To, że każdy przecież z nas mogę ma tym zainteresować. Tak, każdy. Każdy ma. Każdy ma coś, każdy ma ten, to jak jest ta przypowieść o talencie, tak, który jest zakopany i trzeba go tylko odnaleźć. Każdy z nas ma się czymś ze światem podzielić. Czy to będzie dla świata ciekawe? Świat to zweryfikuje. Okaże się, pewnie. Zawsze można coś przestać robić. Tak? Tak jest. Nie będzie szło, nie będzie nam pasowało. Dobra, pokazujmy się światu. Otóż to. Bo nikt o nas nie powie, jeżeli nie będziemy o sobie krzyczeć sami. Ja jeszcze jedną rzecz bym dodała. Dawaj, kochana. Jako babcia właśnie. Tak. Bo przecież jestem i mamą dorosłych córek i babcią. To, co ty też powiedziałeś. Bardzo wiele młodych osób nas obserwuje, bo też to zauważam tak. U siebie. I komentują, że ojej, ale super, fantastycznie, chciałabym być taka, jak tak będę w twoim wieku. Takie komentarze też odczytuję. I to jest genialne, dlatego że my też dajemy przykład młodym ludziom, że jak się kończy lat 50, 60 czy 70,
to nie jest czas, nie musi być ten czas, żeby się zamknąć w domu i już tylko siedzieć i właściwie czekać na koniec życia. Można być aktywnym i ta współpraca to jest w ogóle wspaniały czas. Jest kapitalna. To jest w ogóle wspaniały czas. To jest bardzo dobry czas. Można. Słuchajcie, można w każdej chwili. Na nic nie jest za późno, a jedyną rzeczą póki co nieodwracalną jest śmierć. Dopóki żyjemy, wszystko możemy. Naprawdę blokady są generalnie w nas. A ubierać się można kolorowo, chociażby w second handach. Mieliśmy ale o tym oczywiście. Też program. Ozdobić się, będziemy dzisiaj miały program o trikach modowych. Można wyglądać elegancko, bo na elegancki wygląd też można sobie poszukać fajnych, niedrogich miejsc. Ja wam bardzo dziękuję za wizytę. Dodaliście nam ochoty, jest mnóstwo oglądających i wszyscy piszą, że zainspirowaliście do tego, żeby, że pomyślą, czy nie zaczną. Ktoś już pisze, że zaczyna. Brawo. Kocham was bardzo. Chciałabym mieć was na stałe w Silver TV i o tym będę rozmawiać i z tobą, Magdo, i z tobą, Janku. Bardzo bo ty się marnujesz dziękuję. Na blogu. Ty musisz występować w telewizji i ja to załatwię.